No i słuchajcie, stało się. Tyle osób prosiło mnie, żebym na 200 tysięcy w końcu zmienił tą nazwę z Zipek Fortnite na Zipek po prostu i zaczął nagrywać też inne gierki i postanowiłem, że tak zrobię i nagramy Minecrafta razem z moją dziewczyną Dominiką, więc jeżeli wam się spodoba ten odcinek, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapy w górę oraz subskrypcję, a my przenosimy się, dlatego że tak jak w tytule widzieliście, jest to serwer Skyblock. Więc tak jak widzicie, jesteśmy już na świecie Skyblocka razem z Dominiką. Hej, Dominika! Hej, oj, przepraszam, że cię uderzyłem. Jesteśmy zamknięci na bezludnej wyspie razem z Dominiką. O nie. O nie, dokładnie, o nie, tylko nie z Dominiką. Koszmar. Ustalamy zasadę bez bicia. Jak będziesz mnie uderzył, tak? To... Patrzcie, już się rządzi. Wiem. Dobra, Dominika, jesteśmy, jak widzisz, na Skyblocku. Wow. I co teraz? No jesteśmy tutaj zamknięci i mamy 50 zadań do wykonania, które macie, słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, co to za zadania, mamy wszystko na dole w opisie, będziemy je wykonywać, to jest, czy na nową serię, będziemy grali z Dominiką na tym świecie, może być, może się poróżnimy, może zrobimy dwie różne wyspy, a może będziemy... Da się tu wykonać 50 zadań? Da się, naprawdę się da i to jest dziwne, ale się da. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że mamy tutaj w skrzynce, jak widzicie, o... Proszę bardzo, lód oraz wiadro lawy. No i z tego musimy wykonać tak zwany generator kobla. Nie robiłem go już 8 lat dobrych. Dominika nigdy go nie robiła, bo chyba nigdy nie grałaś Skyblocka, nie? No nie, nigdy nie grałam. Ale grałaś w Minecrafta dawno temu. Grałam, tak samo 4 jak ja. Albo z 5 lat temu. No i to dokładnie tak samo jak ja. Więc generalnie challenge jest duży, żebyśmy przeżyli na tej wyspie. Więc pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to generator kobla oraz zebrać to drzewo, tak żeby sadzonki spadły i żebyśmy nie stracili żadnej sadzonki, żebyśmy mieli po prostu jak się rozwijać na tym świecie. Więc co? Okay. To może podzielimy się zadaniami, może masz, zrób generator kobla. Dawaj. A wiesz jak? Nie. Dobra, Dominika, chyba to się robiło w ten sposób, że się brało, jakby czekaj, weź połóż tej lawę, chyba? Nie, czekaj. Co? Dobra, czekaj. Słuchajcie, proszę was, żebyście byli dla nas naprawdę, naprawdę mili, bo my nie ogarniamy. Zrobiłam lawę. O nie, czekaj, trzeba zamknąć ją. I chyba, z tego co pamiętam, się robiło tak, że... Tu teraz, w to miejsce... O, patrz, bedrock! Bedrock! To jest taki kamień, którego się nie da zniszczyć w ogóle. Nigdy. O. Patrz, chyba tutaj, w tym miejscu musisz lód teraz położyć. Tak mi się wydaje. Tu na dole, czy na wiedzy? Na górze. Okej. Okay. Dobra. I teraz łapką, ważne, żebyś łapką rozwaliła lód. Tylko ty popłyniesz razem z nim chyba. Nie, dobra. I teraz powinno to zadziałać i powinien się stworzyć generator, chyba? Uwaga. Czyń honory, Dominika. Uwaga. Dar do psucia. Jest! O! Czy działa? Czekaj, zobaczymy, czy działa na pewno. Rozwalmy to, chociaż... Dobra. Najpierw zbierzmy może drewno. Pozbieram teraz troszkę drewna, tylko trzeba uważać, żeby nie spadło nic. Dominika, jak ty sobie wyobrażasz w ogóle nasze życie wspólne tutaj? To prawie... Ryzykownie. To prawie tak, jakbyśmy wzięli ślub, nie? Nie. Jak to? Przecież tak jakby... To nie ma tutaj kotka. To tak jakbyśmy... To jest warunek. Ale patrz, tak... jak jest miło, pomagam ci wydobywać drewno. O, dziękuję, szkoda, że to i tak nic nie zmienia. Przestań, zmienia. Nic nie zmienia. Przyspieszam twoją pracę. Dobra, ja tworzę... Patrz, jaki jest ze mnie konstruktor. Dobrym mężem będę, nie? Patrz. No, super. Stworzyłem to. Cokolwiek to jest. Stworzyłeś patyk. Dobra, Dominika, jako że ty jesteś tutaj, wiesz, masz spodnie jak widać, proszę bardzo, kierownik dla ciebie. Najpierw proponuję ci, o, właśnie, o, dokładnie tak. A tutaj sadzonki, nie możemy stracić sadzonek, więc wydaje mi się, że żeby to zrobić, trzeba stworzyć coś takiego i wtedy chyba sadzonki będą większa szansa na to, że spadną, czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Nie? Ale ja mam specjalne narzędzie. Jest! A, okay, jest dobra. Sadzonka, jedna jest sadzonka. Uff. Super, już całe myślałam, szczęście. Że coś zepsuło. Uwaga! O, udało się, ale nie spadła sadzonka. Dobra, nieważne. Wow, patrz Dominika, co tam jest! Pa! Gdzie? Nie, Dominika! Do wody szybko! Jest! Ale było blisko, ile masz HP? 2,5 serduszka, 3. Czyli jakbym cię jeszcze raz uderzył. Dobra, nie. 2,5. Mieliśmy się nie bić. Przepraszam. Dominika, popatrz co tam jest. No, gdzie? Tam. Jest wyspa. Jakaś wyspa, jakaś... Co to jest piasek? I kaktus? Idźmy tam. Dobra, zaraz. Idźmy. Dobra, zaraz, Dominika. Najpierw dawaj mi kilofa, teraz moja kolej. A co, nie zrobiłeś sobie kilofa? Nie. A masz dużo cobblestone'a już? To ja zrobię sobie ładniejszy. No to daj mi wszystko. Proszę. Okej. Okay. O, super. I ja sobie teraz zbuduję. Tego kilofa to ty możesz sobie wziąć, wiesz? Weź sobie tego kilofa. Tak. Dominika, mamy 28 bruku. Super, ja proponuję, most. Wiesz co, oj, wypadło mi. Ja proponuję, wiesz co zrobić? O coś takiego, żeby nam się nie podpalała wyspa. A, okej.
I teraz co robimy? Co robimy w ogóle? Jaki mamy pomysł na dzisiaj? Idźmy na tą wyspę. Tak, przygoda. Dawaj. Przygoda, ale to zaraz, potrzebujemy chyba więcej tego cobblestone'a. O, jesteśmy sporo. Dominika, jesteś? Halo? Jestem. O, no. Dobra, słuchaj, mamy już wystarczająco dużo, trochę mi dało czasu. No, spociłem się, jak widzicie, na maksa, ale mamy wystarczająco dużo bruku, myślę, żeby zbudować most. I to będzie nasza pierwsza przygoda. Yes! Pierwsza wyspa, którą odwiedzimy. To dawaj, buduj. Zaraz, jeszcze, jak już się czyli tak... honory. I czekaj, bo ja się uzależniłem od kopania tego kobla, to jest takie fajne. Uwielbiam kopać kobla. No to ja wykopię most i będę pierwsza. Zróbmy wyścigi, o! Zróbmy wyścigi, kto pierwszy, dobra? Okay. Dam ci też... Czekaj, masz. Okej, okay, trzymaj. Mamy porówno cobblestone'a i budujemy swoje mosty. I kto będzie pierwszy na tamtej wyspie, bierze wszystko. Uwaga! 3, 2, 1, start! Go! Nie, ja nie będę pierwsza. Nie! No dawaj, Dominika. Co ty robisz? No weź, no. Nie ma! Ty oszuście! Idź no ty. Ja po prostu jestem damą. Oszuście! Idę drogą zbudowaną przez mężczyznę. Ej, no. No i co ty robisz? Nic. Próbuję cię uderzyć, ale nie mogę. No właśnie, wyglądasz, jakbyś robił jakieś zaklęcie magiczne. A mecha, mecha! Ale będę pierwszy i wszystko będzie moje i tak. No tak, wygrywasz. Tak? No. Jesteśmy na miejscu. Pierwsza. Ta pierwsza, ja byłem pierwszy, to jest mój most. Nie, ja byłam pierwsza na tej wyspie. Nie, ale co z tego? Co ty robisz? O, kaktus wyrósł akurat w tym momencie. Wow, mamy kaktusa, jeszcze jednego dodatkowego. Ej, co my tu mamy? Kawałek arbuza, nasiona dyń, kaktus i obsydian? Okej, okay. Ja biorę wszystko. Hej! Co? Czemu zabrałeś wszystko? Zabieram i zabieram na naszą wyspę. Tylko, aha, tylko uważaj, okay, żeby nie spaść. Wezmę na naszą wyspę i będziemy mieli. To my się nie przeprowadzamy? A chcesz się przeprowadzić? Jak chcesz, to możesz tam zamieszkać sama, a ja zostanę tutaj. No chciałbyś, ty idziesz na mniejszą, bo masz mniejsze potrzeby. Pomysł na teraz, co my możemy zrobić? Ja proponuję zrobić tak. Proponuję rozbudować tą wyspę i zebrać całego dirta. A żeby to zrobić, potrzebujemy zrobić platformę poniżej tej wyspy. Ja zbuduję taką platformę tutaj. No. I ty buduj razem ze mną. Masz. Dobra. Dobra, i co? Zbieramy całego dirta. Let's go. Wszystko. Chociaż nie, czekaj. Jedną co? Rzecz, musimy zostawić dirta, żeby była trawa, bo trawy się nie da odzyskać. A, więc okay. Kawałek dirta trzeba zostawić, więc zostawmy może tutaj ten fragment. Dobra, to sobie możemy rozwalać. Nie! Nie, spadam! Ja też! Okej, okay, jestem. Piotrek, ty psujesz. No przecież nic... Co się dzieje? O nie, znowu zaraz będzie noc, a to oznacza, że na naszym moście pojawi się całe mnóstwo potworów. Co? Musimy one będą uważać. Przychodzić stamtąd? No tak, no, bo tam jest, będzie ciemno, nie jest oświetlone. Potwory się spawnują tam, gdzie jest ciemno. Kurde. Dobra, zróbmy póki co generator kobla. Jak to rozbudowujemy jeszcze? Tyle o, wystarczy? O, już zniszczyłeś most. No. O, szybki jesteś. Tyle? Zostawiamy? Dobra, niech będzie tak. I teraz generator kobla zrobimy w ten sposób może. Półpłytkami. Tak, tak, okej. Okay. I teraz pyk. Tu będzie lawa. Tu gdzie jest ta lawa? Ona nam oświetli automat też przy okazji. O! Wow! Okej. Okay. Światło. I teraz ta. Może wodę zabiorę. Będziemy mogli się pozbyć już tego wszystkiego. Dobra, jest git. Nie mamy wełny, więc nie zrobimy jeszcze póki co łóżka. No. Nieprędko. Ty, a może by zrobić, tak wykorzystać tego bedrocka i zrobić, może by tak, na przykład, o nie, o tu, i zrobić na nim lawę, i na przykład zrobić tak, tutaj to rozwalić, czy jakbyśmy zrobili tak, co by się wtedy stało? Okej, śmiesznie to wygląda. Zbudujmy basen. Dobra, mogę coś zniszczyć, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ale może się coś zepsuć. Uwaga. Wow, lawa leci chwila do prawdy. Świata. O nie! O nie! Ajajajaj. Nie! 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 O, nie! Dominika, nie! Uciekaj! Uciekaj! O nie, zepsuło się! Poczekaj, może szybko wsadzę rzeczy do środka. Masz, uleczę cię. O! Na ciebie uleczę. A ja szybko wszystkie rzeczy wsadziłam do skrzynki, nie mam nic ze sobą. Ej, dobra, nie wiem, zabiorę tą lawę jednak. Jednak to był zły pomysł. Prawie mnie spaliłeś. Jej. Dobra, tu będzie generator. Tu będzie generator i woda. Tak. Czekaj, woda skoro tak będzie pyk. Będzie lecieć. O tak, tutaj. I zobaczmy, czy teraz działa. Uwaga! Proszę, żeby było dobrze. Będzie dobrze. No, subcio.
Także mamy generator, zbudowaliśmy już taki początek wyspy, jak widzieliście. Dostaliśmy się do pierwszej wyspy i zobacz, tam są potwory. O! Tam są na moście nasze potwory. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku Skyblocka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Napiszcie nam w komentarzach, co powinniśmy teraz zbudować w następnym odcinku, co powinniśmy zrobić, co według was byłoby fajne. Już na drugim odcinku, Dominika, a co byś ty by chciała zbudować? Już pewnie domek z pierwszy, czy jeszcze nie? Domek, tak, i chciałabym oswoić koty. Cały, nie ma tu kotów. O, w ogóle nie będzie? No nie. No dobra, to domek. Na razie, cześć! Pa, pa. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!